Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport ze wschodu. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Jan Orłowski, i zapraszam na najnowsze doniesienia z frontu na Ukrainie, na najnowsze informacje wprost z tego najbardziej w tym momencie gorącego regionu, czyli regionu miasta Bachmut, w zasadzie całej okolicy Bachmutu. Tam, doskonale Państwo wiedzą, toczą się najcięższe walki, tam dzieje się naprawdę dużo. Przez weekend działo się wyjątkowo dużo. Na Twitterze pojawiły się doniesienia od polskich analityków, że mieliśmy do czynienia z poważnym kontratakiem sił rosyjskich, przepraszam, sił ukraińskich, że mieliśmy do czynienia z uderzeniem, niezapowiadanym uderzeniem sił ukraińskich na północy, co też natychmiast zostało skomentowane, tak jak wspomniałem, przez wielu ekspertów i analityków. No właśnie, myślę, że najlepszym sposobem, żeby Państwu opowiedzieć, jak ta sytuacja wygląda, jest posłuchanie osoby, która znajduje się na miejscu, posłuchanie osoby, która jest, bierze udział, walczy w Bachmucie, a więc po raz kolejny na naszej antenie witam pana Petro Wołoszenkę, żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy. Witam serdecznie. Jak zwykle Państwo zobaczą oczywiście już nagranie z polskim tłumaczeniem. Panie Petro, jaka w tym momencie jest sytuacja na Bachmucie? Proszę nam powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda na północy, na południu, w samym mieście. Oczywiście rozumiemy, że część tych informacji jest niejawna, ale to, co możemy poznać o aktualnej sytuacji w Bachmucie. Obecnie sytuacja na tak zwanym bachmuckim łuku i po całej linii frontu mniej więcej ustabilizowała się. Jesteśmy na południu. Ogólnie przygotowujemy dla nich, tak jak mówiło nasze kierownictwo, małą niespodziankę. Właśnie na dziś, może na wieczór, może na rano. Dokładnego czasu nie mogę zdradzić, ponieważ przygotowujemy się i już jesteśmy gotowi. Najbardziej trudna sytuacja, zagrażająca sytuacja obecnie, mogę panu powiedzieć, ale od razu może powiedzieć, dużo tam informacji widzieliśmy z chłopakami, że Bachmut oddają, że w otoczeniu, że wróg przerzuca tam znaczne siły. Ogólnie, znajdując się tutaj, powiem wam szczerze, wszystko nie tak straszne, jak próbują ci wszyscy hejterzy opowiedzieć o tej strasznej wojnie. Na północy wróg wczoraj i przedwczoraj odniósł jakieś sukcesy, próbował się przesunąć na tak zwane wysoty w rejonie Jagidnego, Wierchiwki. To są dwie wioski, które najbliżej znajdują się drugiej trasy, przez jaką dostarczają zestawy bojowe, idzie rotacja naszych wojsk i ogólnie pomoc. Bachmut, Czasiv Yar i taka wioska jeszcze jak Chromowe. Tak jak oni próbowali przejść, ale nasi chłopcy, jedna ze słynnych naszych brygad, nie będę mówić, która, ona bardzo ładnie pracowała na południu, pokazała wrogowi, jak trzeba walczyć. I póki co wróg nie ma możliwości ściągnąć tam ciężkiej artylerii. Więc walki trwają. Powiem tak, na początku bardzo zagrożona sytuacja była na południu. Oni blisko podeszli do trasy Konstantynówka-Bachmut, ale nasi chłopcy, w tym brygada, z którą współpracujemy, bardzo ładnie stąd ich wybiła. Ze wszystkich pozycji wybiła i nawet weszliśmy do pierwszych okopów, które oni sobie tam już wykopali dla swoich planów na przyszłość. I znaleźliśmy tam bardzo wiele rzeczy, które świadczą o drugiej armii świata. No, raczej o drugiej armii świata czasów II wojny światowej. Znaleźliśmy wiele rzeczy, które świadczą o tym, że w ogóle jakieś pośmiewisko, a nie wojsko. Może słyszeliście w ostatnich dniach ich kucharz, Prigorzyn, krzyczał, wołał, płakał, że oni tam mają głód pociskowy. To ja tylko tak się na chwilę wstrącę, żeby wytłumaczyć naszym widzom. Chodzi oczywiście o Jewginia Prigorzyna, czyli tak zwanego kucharza Putina. On ostatnio w mediach rosyjskich bardzo dużo mówił na temat braku amunicji, problemów z logistyką rosyjską i stąd ten właśnie głód
głód nabojów artylerii. Oni dokładnie wykonują jego rozkazy. Oni dokładnie wykonują wszystkie zadania postawione przed nimi i bardzo szybko, według kontraktu, wykonują wszystkie obowiązki. Czyli przychodzą, umierają i ściągają tam innych, więc rotacja u nich idzie bardzo ładnie. Chłopcy zabezpieczają im wykonanie kontraktu na całe 100%. Wracając, głód pociskowy był, można powiedzieć, ugaszony. Znaleźliśmy pociski od takich armat jak ZIS-2, o ile coś to panu mówi, nie? To jest... Jak dobrze rozumiem, to są po prostu jakieś stare pociski. No to jest środek lat 40., no czyli gdzieś 45. Ja w ogóle nie rozumiem, czym oni planowali okupować tą ważną trasę Konstantynówka-Bachmut. Więc nasza artyleria z pomocą zachodniej broni i topory i hajmarsy i nasza artyleria przeciwlotnicza, czyli my tam ich rozebraliśmy na kawałki, więc głód pociskowy zabezpieczyliśmy im w pełni. Dodaliśmy im normalnych pocisków, żeby oni tam ich trochę inaczej obejrzeli. Wracając do frontu, powiem tak. Walki są bardzo uparte, uparcie oni idą. Oni nie zrezygnowali z próby zajęcia całej strefy do Zabachmutki, tak się nazywa ta rzeka, Bachmutka. Ale nawet na razie nie udaje się im nic zrobić. I oni tam tracą dużo zasobów przez to, że oni nie mogą przerzucić do osiedla prywatnego ciężkiej artylerii, ciężkiego sprzętu, bo nie jest to realne w ogóle, bo ta strefa u nas jest jak na dłoni, ponieważ znajdujemy się na dobrych pozycjach. Teraz chłopaki, wszystkie te brygady i oddziały, co tam pracują, tam już wszystko dawno podzielono na strefy, oni nie mają szans. Więc oni pędzą żywą siłą, jak powiedział jeden mój sławny brat, z którym współpracujemy trochę. Kiedy robaki pędzą, wie pan, no to robaki już dotarły. Tej nocy było, opowiem wam, oni zdecydowali się na bardzo poważny przełom, jak oni to lubią, do samolocika. Tam jest taki samolocik, znajduje się przy ulicy Czajkowskiej. Tam takie rozwidlenie, które na lewo prowadzi na ulicę Czajkowską, a z innej strony prowadzi do strefy, gdzie obecnie najcięższe walki. Ale te próby też zostały odbite, była walka czołgami, pociski latały, nawet poprzez budynki leciały. Mówię panu to, co widzieliśmy. Ciekawe jest, że większość ich pocisków nie wybucha. To jest jedno potwierdzenie na dzisiejszy dzień. Dlaczego oni nie mają sukcesu? Powiem wam, no film Brat 2, pamiętacie cytat? No tak 50-50, więc oni nie mają nawet 50-50. Bardzo źle u nich z tym. Więc oni rzucają bałwankami, może niedługo już atomy pójdą, ja nie wiem, co tam u nich zostało, może cała armatę przywiozą. U nich no wszystko jest możliwe. Także od samolocika ich odbiliśmy, na razie oni nie mają żadnego sukcesu i oni w ogóle zamilkli na południowej części. Wszystkie siły przerzucili na północną część. Pogadamy o tym bardziej szczegółowo. Tam dwie takie wioski ciekawe. Oni mieli sukces, później ich odrzuciliśmy i dziś w nocy było tam bardzo dynamicznie. Dynamicznie w jakiej sprawie? Oni nie dali rady jeszcze ściągnąć ciężkiego sprzętu. To już im się nie udaje drugi dzień, o czym mówiłem już dużo. Słyszeliśmy od różnych analityków i wojskowych i w ogóle kto interesuje się wojną. Oni nie dali rady. Nasi chłopcy nie dają im ściągnąć tam ciężkiego sprzętu. Dlatego udaje się ich powstrzymać. Więc na rocznicę tej drugiej fazy takiej ciężkiej wojny, powiem wam szczerze, ich zadania specjalnej wojskowej operacji absolutnie nie zostały wykonane. Oni nie mają żadnego sukcesu i co im powiedzieć w ich raportach, dlatego pognieciono ich łabędzia, tego Putina. Ja nie wiem, może już mu dzisiaj pod wieczór można włączyć jezioro łabędzi, bo oni nie mają żadnego sukcesu.
U nich był jeden rozkaz: wziąć Bachmut za wszelką cenę. Czy wiecie dlaczego Bachmut? Bachmut to pierwsza stolica Donbasu. On był pierwszą stolicą, to już później pojawiła się Juzówka, wie pan, i pojawił się Donieck. Więc Bachmut dla nich jest takim... Oni lubią takie symboliczne miasta, symboliczne jakieś wydarzenia. I już przyszło 24 lutego, już śmiało można uważać ten dzień naszego niepokonania i zwycięstw naszych bohaterskich wojowników i tych, którzy im pomagają. Nie można zapominać o tym, co robią wolontariusze, co robią ludzie z tyłu, co robią ci ludzie, przypomnijmy sobie, których bardzo chcą hejtować, ale ja chcę wesprzeć. Ci, co wyjechali za granicę, to są nasi ludzie i oni w większości bardzo dużo, dużo wśród nich pomaga. Pracują tam, no i kobiety z dziećmi, oni wszyscy się połączyli i dali radę przekazać o tym, co u nas się dzieje, miejscowym wspólnotom. Oni połączyli się w takie wielkie organizacje i dużo, dużo nam pomagają, więc bardzo im dziękujemy i nie można mówić, że oni uciekli od wojny, bo oni nie lubią Ukrainy. Nie, oni po prostu uciekli od wojny. I teraz dzięki też im, dużo uchodźców, co przyjechali z miast, które są zniszczone całkowicie, mogą dalej żyć, pomagając im. Więc powiem, że 24 lutego chcę, aby ten dzień był naszym zwycięstwem i nasz dzień, taki dzień pamięci, żebyśmy nigdy nie zapomnieli. A więc, szanowni państwo, tak jak państwo widzieli, udało nam się chwilę dosłownie porozmawiać z Petro Wołoszenką, żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy. Mamy nadzieję, że dłuższy komentarz już niedługo, że z bardziej pozytywnymi informacjami pan Petro się u nas pojawi, bo mamy kontakt, staramy się z panem Petro kontaktować. Jest cały czas w Bachmucie, jest przy tych najcięższych walkach, więc będziemy korzystać na pewno z tego kontaktu. Jeszcze tylko dwie informacje dla państwa z dwóch kont twitterowych, które mniej więcej opisują sytuację. Już państwu pokazuję tweet numer jeden, Jarosław Wolski o godzinie 27 lutego 12:36. Ja państwu nie powiedziałem, ta rozmowa była nagrana z Petro, była nagrana kilkanaście godzin temu, więc proszę też brać pod uwagę to, że sytuacja mogła się zmienić. Nie mamy aż takiej możliwości, aby bezpośrednio z Petro się kontaktować na bieżąco i nagrywać komentarze, także jedynie z pewnego rodzaju opóźnieniem, ale wracając, Jarosław Wolski na Twitterze, oto jego mapa i komunikat, jak z jego perspektywy, z jego informacji wygląda obecnie sytuacja. Siły Zbrojne Ukrainy ustabilizowały północną część Worka na skutek wczorajszego lokalnego kontrataku i ukraińscy żołnierze zajęli skrzyżowanie M3 i T-015 na północy oraz kontrolują Jagidne, co bardzo poprawiło sytuację Ukraińców w mieście. Rosjanie nie odetną na razie z północy drogi do miasta. No i te informacje też w dużej mierze zgadzają się z tym, co powiedział nam Petro, także te informacje tak oto wyglądają. I jeszcze jeden komentarz, tym razem Michał Nowak, to jest oczywiście analityk Nowego Ładu Wojny na Ukrainie. Mieliśmy okazję rozmawiać, on również mniej więcej o podobnej godzinie, bo 12:56 w dniu dzisiejszym z północnego skrzydła Bachmutu napływają absolutnie sprzeczne komunikaty z obu stron. Ukraińskie uderzenie zatrzymało Rosjan i prowadzone są dalsze działania. Rosjanie przesuwają się na zachód w kierunku na obszarze znajdującym się na północ od Ciasiwszego Jaru. Na pewno ukraiński kontratak nie zakończył się wzięciem Rosjan w okrążenie, ale zatrzymano ich czołówki idące na Chromowę i Bogdaniwkę leżące na zachód od Bachmutu. Cała reszta to gdybanie. To jest stanowisko pana Michała Nowaka, analityka Nowego Ładu Wojny na Ukrainie. Także widzą państwo, no cały czas tych informacji sprzecznych też mamy dosyć sporo. Cały czas nie mamy potwierdzenia większości informacji, ale widzimy, że cały czas dzieje się bardzo dużo w miejscowościach około Bachmutu i w samym Bachmucie. To jest w tym momencie najbardziej gorący teren na froncie i będziemy tym bardziej obserwować go ze szczególną uwagą. Z mojej strony, szanowni państwo, to wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Oczywiście zachęcam, żeby kliknąć łapkę w górę. Zachęcam do tego, żeby pozostawić swój komentarz. Jeżeli państwo tego nie robią, to także do subskrypcji naszego
kanału. Wówczas będą Państwo otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów na kanale politycznym. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.